Polska mówi, wspominamy dzisiaj generała Sławomira Petelickiego. Ze mną gość, pan pułkownik Wojciech Brochwit. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pułkowniku, pan się przyjaźnił z generałem. Jak pan poznał generała? To bardzo ciekawa historia, zwłaszcza dla młodych, którzy nie pamiętają tamtego czasu. Otóż ja przyszedłem do służby w MSW w roku 1990, wczesną wiosną. Rządził już wtedy Tadeusz Mazowiecki ze swoją drużyną, a na Rakowieckiej urzędował jeszcze Czesław Kiszczak. Może niektórzy z Państwa jeszcze pamiętają, że był taki minister spraw wewnętrznych, PRL-owski. Ja przyszedłem z drugiej strony barykady. Byłem działaczem podziemia przez wiele lat. Przeszedłem przez areszty. Publikowałem swoje teksty pod własnym nazwiskiem w prasie emigracyjnej. No i generalnie byłem elementem antysocjalistycznym. Miałem też oczywiście określone kwalifikacje zawodowe. Byłem już radcą prawnym, zdałem egzamin sędziowski, pracowałem naukowo, także jak to się mówi, nie wypadłem sroce spod ogona, chociaż byłem bardzo młodym człowiekiem. Jak zaczynałem karierę w MSW, miałem 29 lat. I moje zetknięcie z całą tą kadrą, którą tam zastałem przecież w tych mrocznych korytarzach, było nacechowane bardzo dużym dystansem, bardzo silnymi emocjami, które starałem się skrywać. Poznawałem po kolei różnych ludzi, którzy byli jeszcze przed chwilą niebezpiecznymi wrogami. Ale zarazem toczyło się życie. Polska przechodziła piekielnie trudny okres. Jej bezpieczeństwo stale było zagrożone. Politycy, którzy wtedy rządzili, podjęli decyzję o tym, że ci ludzie mają być wykorzystani, że mają pracować dalej dla bezpieczeństwa kraju. Ja nie podejmowałem takich decyzji. Byłem po prostu jednym z trybików w tym całym systemie. Więc uznałem, że po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby ta taktyka Tadeusza Mazowieckiego zdała egzamin, żeby to się udało. I mogę po latach powiedzieć, że to się udało, wbrew światu polityki. Sławek Petelicki był jednym z tamtych, obcych, ludzi z drugiej strony barykady, przeciwnikiem. Ale ja go poznałem jako urzędnik, doradca Krzysztofa Kozłowskiego. Miałem za zadanie szukać pomysłów, ludzi, spraw, które mogą zainteresować ministra i które mogą się przydać. No i taką sprawę przyprowadził pułkownik Petelicki z MSZ-u wtedy. Minister poprosił, żebym bliżej się przyjrzał temu jego projektowi, który mu się podobał i który znalazł wstępną akceptację. I tak zaczęliśmy rozmawiać i pracować nad jednostką GRO. Miałem już wtedy jakieś możliwości. W trakcie tych prac i rozmów zostałem zastępcą dyrektora Polskiego Kontrwywiadu. Zaczął się bój o siedzibę jednostki w Rembertowie, czyli miejsce po jednostce łączności sowieckiej. Na tą siedzibę wielki apetyt mieli niektórzy bardzo wpływowi politycy oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. Udało mi się umożliwić jednostce przejęcie tego obiektu. I potem już było tak, że praktycznie za zgodą przełożonych, gdzie Sławek, tam i ja, gdzie Grom, tam i ja, może czasami trochę wcześniej, albo czasami trochę później, zawsze z boku, ale jakoś się tak zżyliśmy i byliśmy blisko. Braliśmy też udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, misjach, w których po prostu pracowaliśmy razem za granicą. Więc zżyliśmy się ze sobą i zaprzyjaźniliśmy się bardzo.
Jak się przeżywa katastrofy lotnicze wspólnie albo inne takie traumatyczne zdarzenia, to się ludzie albo zaczynają nienawidzić, albo szanować i lubić. Myśmy poszli tą drugą drogą. Po odejściu ze służby nadal utrzymywaliśmy ze sobą kontakt i wspieraliśmy się w trudnych czasach, zwłaszcza na Sławka. No i nie chciałbym się tu silić na jakieś bardzo emocjonalne wyznania, bo to już tyle lat minęło od jego śmierci, ale powiem tylko, że wciąż zachował je w komórce, w telefonie komórkowym, jego numer telefonu. Panie pułkowniku, a jakim był człowiekiem w takich relacjach poza pracą, gdzieś kiedy spędzaliście razem czas? Czy szedł czasami na kompromis w jakichś sytuacjach, czy zawsze był taki twardy? Rzeczywiście, że szedł na kompromisy. Przede wszystkim ta jego twardość była okazywana dopiero na ostatnim etapie realizacji jakiegoś planu, bo on się bardzo szczegółowo przygotowywał do każdego ruchu. Jak budował jednostkę i miał się spotkać na przykład z ministrem i miał do niego jakieś konkretne sprawy, to szedł tam z przygotowaną przez siebie decyzją na piśmie, żeby jak minister powie: dobra, no zgadzam się, niech pan napisze. Wyjmował steczki, mówił: to proszę podpisać, bo już napisałem. To była taka taktyka. Myślał kilka kroków do przodu, wszystko dokładnie przygotowywał. Bardzo dużo pracował w związku z tym. To nie był leniwy człowiek, to był człowiek niezwykle kreatywny. Tak się złożyło, że ja z biegiem lat zostałem wiceministrem spraw wewnętrznych i nadzorowałem między innymi właśnie GROM. I wtedy pracowaliśmy bezpośrednio przy różnego rodzaju projektach. Między innymi przygotowaliśmy największe w historii jednostek specjalnych, wtedy przynajmniej w Europie, ćwiczenia, w których wzięły udział amerykańskie jednostki, między innymi właśnie Delta Force. I to wszystko było przygotowane od A do Z, a oprócz tego mieliśmy jeszcze w zanadrzu plany dodatkowe. Na przykład dzięki tym ćwiczeniom nasi amerykańscy partnerzy pozostawili nam masę sprzętu, który został później wykorzystany oczywiście w głodnym wciąż sprzętu systemie bezpieczeństwa państwa polskiego. Ja dzięki komputerom, drukarkom, różnym tego typu urządzeniom stworzyłem pierwsze z prawdziwego zdarzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego w Polsce. Oczywiście Sławek dozbroił swoją jednostkę, pozyskał nowoczesny ekwipunek. Zresztą ten ekwipunek uzyskiwaliśmy różnymi drogami przez wiele lat. I to były takie... Pytał pan o prywatne relacje, ja mówię cały czas o tych zewnętrznych, o tych sytuacjach, w których okazywał stanowczość. Ale w prywatnych relacjach to był człowiek bardzo wrażliwy, bardzo myślący. To był człowiek, który na przykład dbał o swoich ludzi, dbał o swoich żołnierzy, ci, którzy odnosili kontuzje, rany w czasie służby, czy też po służbie. Bo się zdarzały takie przypadki, że ktoś odszedł na emeryturę, ale był instruktorem, pracował przy materiałach wybuchowych, stracił obie dłonie. Sławek Petelicki zdobył środki i załatwił mu operację. Nowatorską operację, pierwszy w Polsce przeszczep obu dłoni, który się udał. Załatwiał tym ludziom, swoim ludziom pracę. Organizował tym, którzy chcieli się kształcić, kształcenie w tym zakresie, w jakim chcieli. Oficerowie na przykład robili MBA dzięki temu, że Sławek ich wsparł, im pomógł i doradził. Doradzał ludziom w sprawach życiowych. Stąd w sposób zupełnie naturalny cieszył się w jednostce ksywką ojciec, bo on był dla nich ojcem.
a nie jakimś bezmyślnym urzędnikiem w mundurze. Dbał o ich rodziny, o to, żeby mieli gdzie mieszkać. To nie był tylko cyborg, który po trupach dążył do celu, tylko to był wrażliwy człowiek, znakomity menadżer. Jak pan się dowiedział o śmierci generała Petelickiego? Ktoś do mnie zadzwonił. Byłem poza Warszawą. No, była to bardzo trudna dla mnie do przeżycia informacja. Zwłaszcza, że parę dni wcześniej widzieliśmy się i rozmawialiśmy. Nic nie wskazywało na to, że ma dojść do takiej tragedii. Czy dziś, panie pułkowniku, na arenie dowódców, żołnierzy są według pana tacy ludzie o takiej charyzmie jak generał Sławomir Petelicki, którzy mogliby stworzyć taką jednostkę, jaką stworzył on? Panie redaktorze, to są inne czasy. Mamy w tej chwili wspaniałych oficerów, wykształconych w najlepszych uczelniach wojskowych na świecie, którzy mają otwarte głowy, wielkie umiejętności i na pewno mogliby sprostać takim zadaniom. Oczywiście nikt nie jest w stanie powtórzyć legendy, bo Petelicki to jest legenda. Ale wielu oficerów, generałów młodych jest w stanie, byłoby w stanie podobne projekty zrealizować. A chociażby sama jednostka wojskowa GROM kształciła kadry, których potencjał w tym zakresie jest ogromny. Dla mnie naprawdę wspaniałym oficerem, niedocenianym i niestety odesłanym przedwcześnie na emeryturę jest pułkownik Gąstał, jeden z byłych dowódców jednostki wojskowej GROM. Człowiek wybitny, wspaniały żołnierz, który brał udział w wielu akcjach bojowych, a przy tym jeden z najlepiej wykształconych w Polsce oficerów. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo.